Cześć, jestem Janek Słowiński, jestem studentem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i dodatkowo prowadzę vloga kulinarnego o nazwie Szukając Smaku na YouTubie, gdzie pokazuję dziką roślinność i pokazuję, jak można gotować. I dzisiaj zaprezentuję Wam szagówki z pokrzywami i lebiodą. Są to praktycznie dwa składniki zapomniane już raczej dzisiaj, a wcześniej tak często wykorzystywane. Do przygotowania szagówek będziemy potrzebować mąki pszennej, mąki ziemniaczanej, soli i jajka, no i oczywiście ziemniaków. A do reszty użyję właśnie pokrzywy i lebiody. Pokrzywę każdy zna, spotkamy ją wszędzie tak naprawdę, a lebiodę spotkamy na polach i wcześniej ją wykorzystywano i naprawdę jest bardzo pyszna, smaczna, orzechowa, więc musicie koniecznie spróbować ją do jakichś potraw. I dodatkowo jeszcze użyję masła i bulionu. Do przygotowania ciasta będę potrzebował ugotowanych ziemniaków i teraz je muszę rozgnieść. Ważne jest, żeby dość mocno ugnieść te ziemniaki, żeby nie było żadnych grudek, z tego względu, że jest to dość nieprzyjemne i nawet nieestetyczne. Jeśli nie macie tłuczka do ziemniaków, to ze spokojem możecie użyć maszynki do mięsa albo po prostu takiego specjalnego wyciskacza do ziemniaków. On zrobi najlepiej Wam robotę. Teraz dodajemy mąkę, 1/3 szklanki mąki pszennej, 1/4 mąki ziemniaczanej i dodajemy teraz szczyptę soli. Wewnątrz robimy sobie taką jakby dziurkę i wbiję jajko. Jak wbijecie jajko, delikatnie roztrzepać widelcem. Możecie zrobić to wcześniej również. I teraz całość po prostu mieszamy. Musimy wszystko dokładnie wymieszać i wyrobić, lecz ważne jest to, żeby zrobić to szybko. Na tym etapie możemy ocenić, czy potrzeba więcej mąki, czy nie. Z tego względu, że ziemniaki ziemniakom nie są równe. Jedne są bardziej wodniste, drugie mniej. Tutaj akurat jest ok, po prostu tylko podsypię deskę mąką wcześniej, zanim wyłożę je na deskę i całe ciasto przekładamy. Żeby wygodniej zrobić kształt naszych szagówek, to obsypujemy z góry mąką albo podzielić najlepiej sobie to na pół i robimy taki wałek. Grubość tak naprawdę sami możecie sobie ustalić wedle upodobania. Ja to robię mniej więcej takie 1,5 cm średnicy. Teraz kroimy wszystko na równe części. I przechodzimy do formowania szagówek. A dlaczego szagówki? Ponieważ zawsze się mówi, że się idzie na szagę w Wielkopolsce i dlatego są ścięte pod kątem. Dlatego ścinamy je pod kątem na długość taką, jaką również chcecie. Ja mniej więcej robię to na takie 3 cm. Tak już pokroiliśmy szagówki, solimy naszą wodę i dodajemy kolejno do wody. Dodajemy je osobno z tego względu, żeby nam się nie pokleiły po prostu. Jak szagówki zaczynają wypływać, to gotujemy jeszcze przez 5 minut, a w tym czasie rozgrzeję patelnię, wrzucę na nią masło i będziemy smażyć nasze pokrzywy i lebiodę. Dlatego pokrzywę wcześniej posiekam, lebiodę zostawię tak jak jest. I posiekaną pokrzywę wrzucam na roztopione masło i tak samo lebiodę. Jeśli boicie się, że ta pokrzywa będzie parzyć was, to jest to nieprawda z tego względu, że pokrzywa smażona już nie parzy. Z tego względu, że te włoski, one miękną albo po prostu się robią chrupiące. Teraz dodam szczyptę soli. Możecie się zastanawiać, skąd w ogóle pomysł użyć lebiody i pokrzywy. Przecież to są chwasty. Ale te rośliny dawniej nasi pradziadkowie używali do codziennych potraw. Dlatego jak to regionalne, to czemuż by nie użyć. O. Teraz zdejmujemy z patelni.
dokładamy odrobinę masła, jeśli nie pozostało tłuszczu na patelni, z tego względu, że za chwileczkę przełożymy nasze szagówki na patelnię. Ważne jest, żeby jakie położymy, tak zostawić, z tego względu, żeby były rumiane tylko z jednej strony, bo gdy to zrobimy z dwóch, to będzie to totalnie nieprzyjemne dla naszych kubków smakowych, będzie za dużo chrupało. Uwierzcie mi. Chodź. I dodajemy nasze szagówki. Jak nasze szagówki się smażą, to posypię właśnie z góry tą lebiodą i pokrzywą, żeby tutaj już delikatnie ten aromat w te nasze szagówki przechodził. Teraz zabierzemy się za bulion, dlatego pozwolę sobie już usunąć ten garnek, bo się po prostu nie przyda. Teraz użyję bulionu, który wcześniej odparowałem o połowę, czyli zredukowałem właśnie tą wodę. Dzięki temu stał się on bardzo, bardzo wyrazisty i ja go użyję jako sos. Będę musiał pokroić masło. Troszeczkę tego masła tutaj pójdzie, więc można powiedzieć, że ten sos jest troszkę kaloryczny. Ale, jak to mówią, tłuste od czasu do czasu jest dobre. I wrzucając to masło, trzeba bardzo szybko, energicznie mieszać trzepaczką. Dzięki temu to masło nam emulguje i robi się taka kremowa, przyjemna konsystencja. Dodatkowo jeszcze, żeby dodać takiej dzikości i jeszcze bardziej lokalności, dorzucę z lokalnego lasu świerk, świeżą gałązkę świerka. I czekamy dosłownie 5 minut, żeby aromat tego świerka wszedł do całego sosu i go totalnie ozdobił i odświeżył. Przygotowałem jeszcze kwiaty do ozdobienia. Tutaj mam kwiat funki, a ciekawostką jest, że na przykład w Chinach wykorzystują liście jako kapustę. A dodatkowo mam jeszcze szczawik zajęczy, też występujący praktycznie pod każdym krzaczkiem w cieniu. Kwiat pysznogłówki o takim smaku, połączeniu oregano z tymiankiem i płatki jeżówki. Teraz nasze danie jest już gotowe. Zacznę od wyłożenia szagówek i tą naszą przyrumienioną stroną do góry. Dla kontrastu możemy pomieszać też, żeby pięknie się ten rumiany kolor mienił. Teraz podleję nasz piękny kremowy sos z bulionu i lejemy dosłownie odrobinę, ponieważ to ma nie być zupa, a taki delikatny kremowy sosik. I przyozdabiamy kwiatkami. Moi drodzy, na tym talerzu mamy cały nasz region, bo wszystko jest totalnie lokalne. Jeśli spodobała Wam się dzika kuchnia, to wpadnijcie na mój kanał. Cześć, dzięki.